Dobrze, panowie, pozostała nam jeszcze jedna obróbka. Będzie to obróbka materiału twardego, 55 Hz, narzędziem wieloostrzowym. 12-ostrzowy pres, średnica 12 mm. Pres perskawania mamy tutaj 200 metrów i posuw na jedno ostrze, jedna siota. Chłodzenie 20 mm głębokość, czyli praktycznie tyle, ile ma pres. I sytuacja podobna do tej z tytanu. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie usuwanie wiórów, tak samo jak w przypadku tytanu. No tu niestety mamy możliwości ograniczone. Możemy dmuchać tylko w boku, także częściowo ten wiór będzie nam zostawał w tej przestrzeni, którą obrabiamy. Tak więc no, troszkę nam się ten detal nagrzeje. Gdybyśmy mieli chłodzenie przed rzeczoną bezpośrednio po obróbce można dotknąć i narzędzia, i detalu. Tutaj będzie on niestety ciepły. Ale to już specyfika samej obrabiarki, niezależne od obróbki czy narzędzia. Dobrze, zaczynamy. Sytuacja analogiczna jak przy obróbce tytanu, czyli małej kątopasania, w związku z tym większość tej temperatury, która tu powstaje, a powstaje dość duża, bo materiał jest utwardzony, ucieka nam razem z wiórem. Jedynym niebezpieczeństwem, jakie tutaj mamy, to właśnie przy tym, że ten nawiew jest z boku. Jeżeli doprowadzimy do ponownego skrawania wiórów, to wtedy możemy zapchać rowki wiórowe. Gdybyśmy mieli chłodzenie przez rzeczoną, przez szczeliny WRC, no to wtedy automatycznie wiór ucieka nam na bok, obróbka jest 100% bezpieczna. I tutaj nie możemy przekraczać jakichś wartości, tak powiem, nominalnych, bo zapchamy rowek biurowy, jak zapchamy, to wiadomo, narzędzie się po prostu obedzie, wyłamie. W przybliżeniu ile teraz jest szerokość? Znaczy nie, grubość biura. 1/10. No osz. 1/10? Tak, 1/25. Znaczy to jest szerokość. Posuw jest skorygowany do 1/10 i ze względu na małą szerokość skrawania. To musielibyśmy wrócić na kalkulator i sprawdzić. I ile ma 4 ostrza? 12. Aha. To on bierze na przejście. Tamte rowki są takie bardzo płytkie. Ja przyniosę może tak kreszko. Ale przez to narzędzie jest bardzo wielkie. To było 59 Hz. 55 mówili, no. 55 to było jedno. Co niektórzy śmiałki mówili, że 60. No właśnie, tak to jest. Ale na, tam chyba na tym kontakcie było 55. Tylko tam z bokiem wieloostrzowe, no niezbyt
głębokie w związku z tym rośli. Można, no. No i to jest właśnie taka sytuacja, w której nie powinno tutaj tak naprawdę być, bo jeżeli on teraz wyłapie te biury, to... Zapyło. I kiepsko ustawiony nawias. Może się nie zapchać. Nie zapchać. Gdybyśmy tutaj zaczęli z kolei lać wodę, no to mamy wysoką temperaturę. Szoktermiczne. Właśnie, szoktermiczne narzędzie nam pęknie. Czyli tutaj praktycznie tylko to chłodzenie przy pomocy powietrza. A skóra to też będzie duża zmiana. Dlatego są wnętrze bez materiału. Dokładnie, powietrze jest wystarczające. Zresztą jak jest dobrze podane powietrze, to tak jak mówię, po obróbce bezpośrednio otwieramy drzwi, można go dotknąć. Zaraz się nagrzeje na pewno, bo mi to widać. No czerwono tam. Znaczy sama obróbka wydziela tak wysoką temperaturę. Jak się to już robiło? Już na to mało. Właśnie tak widać robię. Takim drewnem na trochę nie pomierzyłem za bardzo, tylko miał 6 ostrzy bodajże, mniej ostrzy miał. Jechałem, na raz wziął 6 mm. Posłuchałem jedną materiał. Czerwono się zrobiło, zakleił się cały, ale jak wystyk to wybył bank, to wszystko i jeździł dalej, jeszcze chyba ze 3 dni. No co? To jest tak naprawdę właściwy sposób wykorzystania narzędzia węglikowego, bo jakikolwiek obróbek takich z dużą szerokością, powiedzmy 70%, to są narzędzia raczej pustkowe. No można też zastosować narzędzie, nie wiem, 3-ostrzowe powiedzmy, tam gdzie ma bardzo grube rowki, dużo miejsca na ten skrawany materiał, to pracuje. Który jest bardzo wredny, dobrze się wbija w palce. Tutaj ja może dodam ze swojej strony, że sprawny operator usłyszy po dźwięku obróbki, że ta obróbka ma stałe parametry obciążenia. Jeśli ono jest w materiale, ten dźwięk praktycznie się w ogóle nie zmienia. Sami sprawni operatorzy. Ta szerokość skrawania, czyli ten kąt opasania jest naprawdę bardzo ważny, zwłaszcza przy obróbkach szybkościowych. Są niestety programy, które oferują możliwość robienia powodnych obróbek, ale nie ma 100% pewności, że ta szerokość jest zachowana. Bardzo szybko się to weryfikuje. Oby na narzędziu węglikowym, bo w przypadku tych większych narzędzi to może być problem.
zadanie jest kosztów 6300 bodajże, dlatego